Witajcie serdecznie, z tej strony Piotr Harasimiuk z kanału Fruit i Lobiec. W dzisiejszym odcinku, który chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możecie w programie Sibelius wprowadzać nuty. To jest chyba najważniejsza funkcja tego programu. Dlatego dobrze jest poznać możliwości wprowadzenia tych nut tak, aby po prostu było proste i nie zabierało przede wszystkim dużo czasu. Jak widzicie, mam tutaj otwarty projekt, który przygotowałem w pierwszym filmie. Link do tego filmu znajdziecie w opisie pod nagraniem na YouTubie. Przygotowałem właśnie utwór o nazwie Kołysanka na czterogłosowy chór mieszany. I chciałbym teraz zacząć wpisywać nuty. Program Sibelius umożliwia wpisywanie nut naprawdę na wiele sposobów. Wiem, że wiele osób, które korzystają z tego Sibeliusa, korzystają z jednej lub dwóch, a tak naprawdę tych metod wprowadzania dźwięku naliczyłem w sumie chyba z pięć, czego chyba dwie są w ogóle niewykorzystywane przez nikogo, jednak są możliwe. Najpopularniejszą metodą, którą wykorzystuje większość ludzi, którzy pracują z tym programem, to jest po prostu taka myszka komputerowa. I tutaj ten keypad, który widzimy z tej strony, ja go teraz przesunę. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że po prostu wybierają wartość jakiejś nuty i stawiają sobie, to jest utwór w B-dur, czyli musi zaczynać się na przykład od F. W ten sposób wpisują nuty. Chcą ósemkę, naciskają, wybierają tutaj wartość ósemki i wstawiają sobie szesnastka, ćwierćnuta. To jest najprostszy sposób. Jednak ten sposób, z mojego punktu widzenia, zawiera naprawdę bardzo dużo czasu. Szukałem jakiejś efektowniejszej metody, gdyż trzeba po prostu, oprócz czasu, trzeba się naklikać, żeby cokolwiek stworzyć. Druga metoda, którą rekomenduje nawet Sibelius, to jest skorzystanie z klawiatury i z tak zwanych skrótów klawiaturowych. Jak widzicie, tutaj mam, specjalnie wyjąłem klawiaturę, która się kompletnie do tego nie nadaje. Jeśli chcecie wpisywać nuty za pomocą klawiatury, oprócz samej klawiatury, czyli tych wszystkich klawiszy, musi być tutaj jeszcze ten keypad. Ja teraz pokażę, jak to się robi, mniej więcej. Co prawda nie uda mi się prawdopodobnie tej klawiatury podnieść, ponieważ ona jest na kablu. Mamy oprócz klawiszy liter i tutaj cyfr na górze, mamy keypad i to jak się przyjrzymy, to ten keypad odpowiada temu keypadowi tutaj w tym programie Sibelius. I teraz cała sztuka polega na tym, że jeśli chcemy wstawiać jakąś nutę, powiedzmy zacznę od tego miejsca i chciałbym tutaj wstawić nutę, ćwierć nutę, potem dwie ósemki i ósemkę i dwie szesnastki. Wybieram sobie czwórkę, na klawiaturze z literami wybieram wartość nuty, powiedzmy chcę zacząć od dźwięku H, w tym momencie, ponieważ jest to program angielski, trzeba wybrać literę B, proszę, wstawiłem sobie nutę, chcę wybrać teraz dwie ósemki, wobec tego naciskam trójkę, co zmieni mi wartość nuty na ósemkę i piszę sobie C, B, powiedzmy A i teraz chcę wstawić dwie szesnastki, wobec tego naciskam dwójkę i tutaj na klawiaturze z literami naciskam dźwięk G i dźwięk A. I w ten sposób wprowadzanie nut jest dużo prostsze niż po prostu za pomocą myszki i klikając te nuty. Po prostu trzeba się tych skrótów nauczyć. Trzeba wiedzieć, że jedynka to 32, dwójka to 16, trójka, ósemka, czwórka, ćwierćnuta, piątka, półnuta, szóstka, cała nuta, siódemka, kasownik, ósemka, krzyżyk, dziewiątka to bemol. Natomiast naciśnięcie klawisza numlock powinno nam dać możliwość właśnie włączenia tej strzałki. Klawisz ukośnik to akcent. Klawisz gwiazdka da nam
staccato, a naciśnięcie klawisza kreseczką włączy taki właśnie to znak artykulacyjny. To jest druga metoda i przeze mnie zalecana. I te dwie możliwości wpisywania nut najbardziej popularne, czyli pierwsza klikając na pięciolinię i wybierając z tego keypada wartości nutowe, a druga polegające na pisaniu za pomocą skrótów klawiaturowych, są dwoma najpopularniejszymi metodami. Program Sibelius również umożliwia nam jakby wgrywanie do siebie, czyli do swojego edytora, za pomocą przykładowo takiego przeze mnie trzymanego w ręce urządzenia. Jest to klawiatura sterująca firmy Novation, Launch Key Mini. Ona współpracuje generalnie bardzo dobrze z programem Ableton Live, który też wykorzystuje w swojej pracy w programie Fruity Loops. Świetnie współgra z tym programem. W Sibeliusie oczywiście też możemy ją użyć. Ja niestety nie jestem na dzień dzisiejszy w stanie wam pokazać, jak to działa. Jeśli macie w domu jakiś keyboard, który umożliwia podłączenie do komputera za pomocą kabla USB, to też będzie można z niego skorzystać. Są jeszcze dwa sposoby wprowadzenia nut, o którym mało kto wie, i te sposoby polegają, pierwszy na tym, że się po prostu skanuje jakieś nuty. Jest taki specjalny program, który pobiera się razem z Sibeliusem wtedy, kiedy go po prostu kupujemy. On się nazywa PhotoScore Inauration i mnie tak jak, nie wiem, czy uda mi się cokolwiek na nim odpalić, ale wygląda to mniej więcej w ten sposób, że sobie po prostu tutaj otwieramy jakiś PDF. Czy ja mam jakieś nuty w PDF-ie? Mam. Powiedzmy, otworzę sobie antyfonę na 26 października. Niech będzie to. Otwieram. Wybieram sobie, jaką rozdzielczość ma mieć ten plik, który importuję. Najlepiej zaimportować go w tych środkowych ustawieniach, czyli ustawienia medium. Klikam, on tutaj zostaje dodany i już rozpoznany. Jak widzimy, w ten sposób też wprowadziliśmy ten cały utwór. Ok, tu sobie może tak zróbmy. Przy czym minus jest taki, że jeśli mamy słowa, to te słowa nie zostaną po prostu dodane. Ale jeśli nam na tym bardzo nie zależy, to również w ten sposób możemy do programu Sibelius wprowadzać nuty z wydruków lub z plików PDF. Ważne jest, aby te pliki PDF lub wydruki były możliwie najlepszej jakości, gdyż jeśli otworzymy plik, w którym te nuty są, powiedzmy, nieczytelne albo jakieś takie rozmazane, to nam to oczywiście nie przełoży do Sibeliusa bez żadnych problemów i po prostu będziemy musieli ręcznie to wszystko poprawiać. Ten program oczywiście też to umożliwia. I teraz przykładowo chcielibyśmy to otworzyć w Sibeliusie, klikamy Send to Sibelius, tutaj wyskoczy nam jakieś tam ustawienia, powiedzmy ustawienie, biorę sobie keyboard Opus Times, wybierz jako Let Sibelius First Choose Instrument, czyli wybierz, graj brzmieniami Sibelius First instrumenty, papier size, to czyli rozmiar papieru to będzie A4, ustawienie pionowe, klikam OK, troszeczkę to potrwa, creating parts, no i za moment powinno się otworzyć w programie Sibelius, już się otworzyło. I teraz możemy sobie na przykład tego podsłuchać, jak to będzie wyglądało. Jak widzimy, nuty z pliku PDF, który gdzieś tu miałem, gdzie może mi się uda go otworzyć. Scores, antyfona na 26, to chyba było to. Jak widzimy, ten plik PDF został przesłany do programu Sibelius, to żeby nie było, że ktoś mi nie wierzy, że to jest to samo, jak najbardziej jest to samo.
Nie musieliśmy tego wszystkiego wpisywać, można to po prostu skanować lub, tak jak to przed chwilą zrobiłem, zaimportować plik PDF za pomocą aplikacji Neurotion Photoscore i Notation Mi Lite 8. Ostatnia metoda, która jest ciekawa, ale niestety nie jestem w stanie jej pokazać, polega na tym, że mając jakiś instrument, który jest instrumentem klasycznym, na przykład gitara, flet, gramy do mikrofonu, który jest podłączony do interfejsu muzycznego, czyli takiego urządzenia, które przechwytuje dźwięk z mikrofonów i podaje to dźwięk do komputera. To urządzenie nazywa się Interface Audio. Ja takie urządzenie mam w postaci jakiegoś miksera, który jest podłączony do komputera i możemy, jest program specjalnie do pobrania również przy zakupie. Nazywa się on Audio Score Lite. Występuje też w wersji pełnej Ultimate. Się nazywa, zdaje się, Audio Score Ultimate. I właśnie on umożliwia granie na instrumencie takim, nazwijmy to, klasycznym do mikrofonu i te dźwięki, które gramy do mikrofonu, są zamieniane na nuty i też można w ten sposób wprowadzać nuty do Sibeliusa. To się przydaje szczególnie tym ludziom, którzy na danym instrumencie umieją improwizować i chcieliby swoje improwizacje zapisać w formie nut. To generalnie taka ciekawostka, ponieważ wiem, że wiele osób o tym nie wie, że można tak robić i program Sibelius razem z tymi dwoma dodatkowymi programami, czyli programami firmy Neurotion, programie Audio Score Lite i programie Photoscore and Notation Mi umożliwia właśnie wprowadzanie nut za pomocą przechwytywania skanów lub przechwytywania dźwięków. W tym filmie wideo to wszystko. Zapraszam Was na kolejne odcinki, gdzie będę pokazywał różne ciekawe sztuczki dotyczące właśnie programu Sibelius i nie tylko. Mój kanał generalnie jest poświęcony programowi Fruity Loops Studio, ale uznałem, że dobrze, jeśli na kanale znajdą się również tutoriale poświęcone innym programom muzycznym, szczególnie tym, które używam w codziennej pracy. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału, komentowania filmu. Jeśli się nim podzielicie ze swoimi znajomymi, będzie mi miło. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!